Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam was w świątecznym specjalu. Będziemy z tej okazji przerabiać pomniki youtuberów takich jak TGMI, Szlat, RoxMB, Mambo Jumbo, Tobiasz, Illumina, Madzia, PewDiePie, Graf, Sapnap, Devu, George, SKKF, Dream, LJ, Nolit, Techno, Sandiction, Dokness, Bedboy, Halo, Dilerek, Skepi, Enzi, Ranbu, MWK, Filza, Tritsus, Afmał Żelazny i Sit. Swoją drogą, o każdym z tych twórców powstały filmy z ciekawostkami, więc zachęcam do zobaczenia, link jest oczywiście w opisie. Kontynuując, tak jak wybraliście, będę przerabiać te skiny zgodnie z kalendarzem adwentowym, tych, co zostali wylosowani dotychczas. A resztę będziemy sobie losować, jaką świąteczną postać będą przedstawiać. A oprócz tego, na koniec filmu zdradzę wam, co kryje się za prezentem. Gotowi? To zapraszam! Na pierwszy ogień poszedł TGMI, który w kalendarzu wylosował kwiatek. Dla tych, co nie wiedzą, czym jest kalendarz, to jest to seria na shorty, w której przerabiam skiny youtuberów według tego, co wylosowało mi się w kalendarzu adwentowym, tym takim z Biedronki z czekoladkami. W tej serii TGMI wylosował kwiatek i jego skin prezentuje się tak, a wy właśnie obserwujecie proces przebudowy ze standardowego na świąteczny. Zgodnie z pierwowzorem podmieniłam marynarkę, dodałam kwiatki i detale, no i nie obyło się bez kwiatka na głowie, który musiał być obowiązkowo. I tak prezentuje się TGMI i przechodzimy do kolejnego twórcy. Szlat nie był w kalendarzu, więc jemu wylosujemy jakiś świąteczny symbol i tak się składa, że wylosował on świąteczne lampki. No, w jego przypadku to ciekawa sprawa. Jako, że Szlat ma ciemny garnitur, to żeby wyglądał bardziej świątecznie, nałożyłam mu najpierw czapeczkę i miałam udane pomponikowe lądowanie. Polecam! Następnie podmieniłam bloki tak, żeby udawały kabelek i na to ponakładam różnokolorowe szkło, żeby udawało to lampki. Chciałam dać pod spód jeszcze światło, ale potem stwierdziłam, że na, za dużo roboty. Ale wam polecam tak pokombinować. A sam Szlat wygląda tak. I lecimy dalej. Kolejny jest Rox i tak wiem, że Rox jest w serii z kalendarza, ale przecież nie mogę wam zdradzić, co mu się wylosowało, więc na potrzeby tego filmu losujemy mu nową postać, a jest to świeczka. No i jak zrobić teraz Roxową świeczkę? Ano dość prosto. Podmieniłam granatowe bloki na białe, a następnie czarne na szare i na czubku jego głowy. Zaraz po moich powietrznych akrobacjach postawiłam mu płomyczek na głowie, no bo jak świeczka to świeczka, wiadomo, musi się palić. A Roxa świeczka wygląda tak, a my idziemy dalej do następnego youtubera, czyli Mambo Jumbo. Mambo ponownie nie jest twórcą z kalendarza, dlatego jemu znowu wylosujemy postać, a będzie to w tym przypadku Dziadek Mróz. No to co, podmieniamy mu strój na niebiesko-mikołajkowy? O właśnie tak, i dajemy niebieską mikołajową czapeczkę. Tutaj już nie miałam perfekt pomponika, no ale trudno. Na koniec podmieniłam zarost Mambo na siwy i tada! Możemy iść dalej do Tobiasza. Przy Tobiaszu jest podobna sytuacja jak przy Roxie, bo też jest w kalendarzu, ale jego losu jeszcze nie znamy, więc na potrzeby filmiku dostał lalkę. No to co, lecimy. Dosłownie podmieniłam mu kolory ubrania na bardziej świąteczne, a następnie, skoro ma być świąteczną lalką, to dałam mu muchę, bo w przypadku Tobiasza to będzie lal, a nie lalka, więc mucha musi być. No i całość dopiłam rumieńcami i nasza laleczka jest gotowa, więc śmiało możemy iść dalej. Kolejnym twórcą jest Illumina. Ponownie losujemy mu postać, bo nie jest to twórca z kalendarza i wylosował bombkę i tutaj przyznam się bez bicia, że poszłam na leniwca i tylko dorobiłam mu zawieszkę, bo nie miałam większego pomysłu na skina. Dlatego to łapcie to, jak się prezentuje nasz streamer i lecimy dalej. Kolejna jest Magdalena Maria Monika, którą znacie z kalendarza, a jej przerobiony skin wygląda tak, bo wylosowała ona pudding, a więc zgodnie ze skinem podmieniłam bloczki, dodałam kilka ornamentów w postaci ostrokrzewów, tudzież wisienek, jak kto woli, i myślę, że nasza Madzia jest już odwzorowana. Następnie mamy naszego świeżo upieczonego tatuśka, czyli PewDiePie'a. Moje kongratulacje! A jako, że tatusiowie to często takie miśki, to koło postanowiło dać mu miśka. No i jak to z miśkami bywa, podmieniłam wełnę na brązową. Dodałam muchę, no bo musi być tak, wiecie, świątecznie, i dodałam też czarne guziki. A na koniec, żeby misiowi stało się zadość, dodałam słodkie, okrągłe, a raczej kwadratowe, bo jesteśmy w Minecrafcie, uszka i nasz PewDieMiś gotowy, więc zapraszam dalej. Kolejny jest Graf, który również nie znalazł się w naszym kalendarzu adwentowym, więc propozycję dla niego znowu losujemy i w jego przypadku mamy prezent.
No to co, lecimy ze sztampą i podmieniamy bloki na żółte z czerwoną wstążką, ale żeby było bardziej efektownie, to na głowie damy oczywiście kokardkę, bo co to za prezent bez kokardki? A finalnie mamy taki efekt. Zaczynamy wchodzić w naszą drogę po Dream SMP i mamy teraz Sapnapa, który wylosował elfa. A skoro jest to elf, to musi przeważać zieleń, więc tak też zrobiłam. Oczywiście czerwonego też nie może zabraknąć, no i kołnierzyka z dzwoneczkami. Po tym jak zastał mnie zmrok, zabrałam się za szpiczaste uszy, a na koniec zbudowałam czapeczkę. Oczywiście szpiczastą z dzwoneczkami i tak wygląda nasz elfik. Myślę, że jest gotowy, więc możemy już lecieć dalej. Teraz czas na Devu, czyli jednego z najtrudniejszych do wyciekawostkowania twórców. A Devu wylosował Reniferka i tutaj znowu poszłam na łatwiznę, bo ciężko szkieleta przebrać za Renifera, wiecie. Więc jedyne co mu dałam to różki. Wiadomo, Renifer bez rogów to nie Renifer i oczywiście musi być czerwony nosek. A na koniec jeszcze w ramach uroczego detalu dodałam uprząż z dzwoneczkami i tada, Reni Devu gotowy. Więc biegniemy dalej. Teraz wskakuje nam SKKF, który ma swój kalendarzowy skin, a wypadł mu dzwoneczek, więc zgodnie z tym, co stworzyłam na rzecz kalendarza, to tak go odwzorowałam w Hall of Fame. Ze względu na kolorystykę nie zajęło to aż tyle czasu, co myślałam, więc poszło to sprawnie i możemy w końcu przejść dalej. Dream SMP ciąg dalszy i mamy teraz George'a, któremu wypadła czekolada. Dość ciekawa opcja, którą nie wiedziałam z początku jak ugryźć, więc zaczęłam po prostu podmieniać bloki na brązowe, licząc, że coś mi wpadnie w trakcie. No i kiedy podmieniałam bloki na brązowe i spojrzałam się na włosy George'a, które też były brązowe, ogarnęłam, że czekolada może być też pitna, więc zadałam mu na głowę trochę bitej śmietany i dwie słomki. Myślę, że wygląda genialnie i się wybronił. Więc tak to zostawiam i możemy przejść dalej. No i w przypadku Dreama czeka nas trudny orzech do zgryzienia, dosłownie, bo wylosował dziadka do orzechów. I jak ja mam z niego zrobić dziadka? Ani to ubrać, ani nic. Jedyną opcją, na jaką wpadłam, było otworzenie paszczy tego stworka na jego skinie i wsadzenie mu orzecha do pyska, a raczej czegoś, co miało udawać orzecha. Chyba lepiej nie będzie, więc zapraszam dalej. Kolejny jest LJ, który pojawił się już w kalendarzu i wypadł mu pierniczek. Z kolorem nie musiałam za dużo manipulować, wystarczyło tylko wyrysować fragmenty białym i jedynie koszula była jakkolwiek wydłużająca czas pracy ze względu na kratkę. Ale ogólnie LJ poszedł w miarę sprawnie, nie licząc kilku upadków przy podmianie słuchawek, ale ogólnie wyszedł fajnie, więc lecimy dalej. Dalej mamy Nolive, która również była w kalendarzu i wylosowała konika na biegunach, więc jej skin jest kowbojką. Odwzorowałam naszą słodką kowbojeczkę, zrobiłam jej słodki kapelusik, dodałam kilka ornamentów i myślę, że jest git. Więc zapraszam Was dalej. Następnym youtuberem jest Technoblade, który wylosował pociąg. Jako że, jakby się nie uprzeć, jego skin i tak wygląda już dość odświętnie, to jedyne co zmieniłam to kilka kolorków i zabrałam mu koronę w celu nałożenia mu takiej charakterystycznej czapki, którą noszą rysunkowi kolejarze, no i taką też zrobiłam. Ale nie mogłam też pozbawić siebie tej szansy i rozstawiłam wokół pomnika tory i postawiłam na nich wagonik, który ma udawać taki zabawkowy jeżdżący pociąg. No nie mówcie, że też byście tego nie zrobili. W każdym razie, tada, techno gotowy, możemy iść dalej. Następną postacią w kolejce jest Sandiction, który wylosował dość ciekawą opcję, bo kulę śnieżną i w jego przypadku miałam dość oczywistą wizję na to, jak go zrobić. A mianowicie, całość oprócz czarnych elementów, rzecz jasna, czyli w sumie zostały tylko niebieskie elementy, czyli w sumie jakieś 90% skina, podmieniłam na szkło. Ale, na tym jeszcze nie jest koniec, bo kule śnieżne mają w sobie zawsze jakiś widoczek, więc i tutaj tego nie mogło zabraknąć. Rozrzucałam trochę białej wełny, która miała symbolizować śnieg i zrobiłam wełnianą choineczkę, no i tada! Lecimy dalej, a dalej mamy Doknesa. Doknes był w kalendarzu i wylosował śnieżynkę, ale za dużo roboty z tym nie było, więc też nie będziemy się specjalnie rozrabiać, więc łapcie hop! I tak, to tyle. Taką ma kolorystykę, więc zapraszam dalej. Bad Boy Halo to przeuroczy twórca, który wylosował przeuroczy skin w postaci misia polarnego. Nawet nie wiecie, jak się modliłam, żeby Skeppy wylosował pingwina, ale czy się udało? Dowiecie się za chwilkę. A jeżeli chodzi o Beda, to podmieniłam kolory na biało-niebieskie i dorobiłam mu słodkie misiowe uszka.
Myślę, że jemu to bardzo pasuje, bo jest to taka dosyć niewinna persona. W każdym razie zapraszam dalej. Teraz znowu mamy twórcę z kalendarza, a jest to Dilerek. Jego losem była choinka i zamysłem była zmiana garnitura na zielony i owinięcie go lampkami, jak w przypadku szlata. Ach, i oczywiście gwiazdka na czubku, tudzież kapeluszu. I tak się prezentuje nasza dealerinka, a ja zapraszam Was dalej i dowiemy się, czy Skeppy wylosował tego pingwina do kompletu do Bad Boy Halo, czy też nie. A więc kciuki trzymałam naprawdę mocno i słuchajcie, udało się, Skeppy dostał pingwinka, a więc do pingwinkowania youtubera przystąp. Wiecie co? Aktualnie w dzisiejszych czasach to zabrzmiało źle. No nieważne, ubrałam Skeppy'ego w przebranie pingwina i moim zdaniem prezentuje się naprawdę uroczo i znowu stanowią uroczy duet ze Skeppy'im. A wy co myślicie? Dajcie znać, ale niezależnie od waszej opinii zapraszam was dalej, bo następnym twórcą jest... NZ. NZ był już w kalendarzu i jego losem był wieniec adwentowy, a skin prezentował się tak. Był to Venom, który był zarażony adwentowym Venomowieńcem i język podmieniłam na wieniec i spod ubrań też wystawał wieniec i tak dalej. Chyba wiecie o co chodzi. W każdym razie, NZ wyglądał tak i możemy przejść do kolejnego twórcy. Chronologicznie następny był Ranbu, który wylosował aniołka. Jest to o tyle ciekawe, że jego skin to takie diabełko coś. O, i czekajcie, dostosuję się do niego. O, i teraz ja też jestem aniołkiem. Podmieniłam wszystko, co mogłam na biało i dodałam skrzydełka. Trochę z daleka wygląda jak Vex albo jak Alej, ale nieważne, na koniec dodałam mu jeszcze aureole i mamy ślicznego aniołka, więc lecimy do kolejnego twórcy. A kolejnym twórcą jest MWK. Widzieliście, że ma supermoce? Jak nie, to zapraszam do filmu o nim, a tymczasem losujemy mu postać i będzie to Święty Mikołaj. No dobra, lecimy. Podmieniłam kolory, uzbroiłam go w bardziej puchate ubranka, takie typowo mikołajowe. Pelerynka, którą nosi MWK, pasowała tutaj idealnie swoją drogą. No i na koniec dodałam czapeczkę i teraz się zorientowałam, że nie dałam mu brody, bulboli, no ale trudno. Zapraszam do kolejnego twórcy. Filza to jest kolejny twórca, którego będziemy losować, a wypadła mu pierwsza gwiazdka. No dość trudne w jego przypadku, ale jakiś koncept tam mam. Pierwsze co, to zabieramy mu te sandały, bo kto to widział, żeby zimą w laczkach latać? Następnie to co zielone zamieniłam na niebieskie, to co czarne na białe, a to co białe na... białsze? Jakoś tak. Jako, że zaczął mi bardziej przypominać Dziadka Mroza, niżeli pierwszą gwiazdkę, to pododawałam mu gwiazdy, jedną na plecach, a drugą na klacie, no i mamy nasze gwieździste niebo, więc możemy iść dalej. Kolejnym twórcą jest Tritsus, który już swoje losowanie miał w kalendarzu adwentowym i była to spadająca gwiazda. Nie będziemy się rozdrabniać i podmienimy go raz dwa, bo jego skin prezentuje się tak, więc jedyne co nam zostało to podmiana akcesoriów na świąteczne i lecimy dalej do ostatniego losowania pomiędzy Afmał a Seedem. Oczywiście chronologicznie Afmał była pierwsza, więc to ona losuje, a to co zostanie trafia do Seeda. A więc Afmał zostaje bałwankiem, a Seed baletnicą. No, to będzie piękne. A więc ubrałam Afmał w biały kombinezon, bo na zimę to tak średnio w skarpetkach i shortach latać. No, tak bardzo średnio. Później dałam jej biały kapelusik, skipnęłam noc i uczepiłam jej do kapelusika oczy węgielki i marchewkowy nosek. I tym sposobem zostali nam dwaj ostatni twórcy, czyli Seed Baletnica i Żelazny. Żelazny wylosował sanki podczas losowania do kalendarza, ale jako, że na skinie ciężko odzorować sanki, to dostał niebieski sweterek, na którym był wyhaftowany widoczek na śnieżne pagórki i na sanki, a na plecach miał bałwanka. Oczywiście takiego minecraftowego. W każdym razie, odwzorowałam naszego saneczkowego żelaznego, od sweterka przez szalik po nauszniki i tak on się prezentuje i został nam ostatni twórca, ale również sprawdzenie jakiego twórcę skrywa prezent, bo tak, ten odcinek nagrywam po Hall of Fame, jakie zobaczycie później, ale teraz Seed. Jedyne co nam się tutaj przyda to w sumie różowa wełna, no i lecimy. Zrobiłam mu tutu. Piękne, dorodne, różowe, jak zresztą widzicie, i wygląda moim zdaniem obłędnie. Ale coś jeszcze mu za pusto, niestety ani baletek, ani puent mu nie dam, bo pazurów nie obciął. Ale kokardka na głowie myślę, że się nada i zda egzamin, więc takową zrobiłam. I to taką, wiecie, dużą, porządną, nie taka lipna jak przy grafie.
No i co sądzicie? Bo ja uważam, że wygląda bardziej niebiańsko niż Ranbu w stroju aniołka. No dobra, koniec tego. Dajcie znać, który pomnik Wam się podobał. Z chęcią sobie poczytam, kto został Waszym ulubieńcem. Podobnie osobiście przemawia Seed, kto by się spodziewał. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to po pożegnaniu będziecie mieli efekt końcowy i będziecie mogli podjąć decyzję. A w międzyczasie zapraszam Was do rozpakowania prezentu, w którym to dowiecie się, a raczej dostaniecie wskazówkę, jaki twórca pojawi się w następnym Hall of Fame. Ja Wam zdradzę, że jest to zagraniczny twórca, a jego słowem klucz jest Minecraft Style Song Parody. Jest to istny muzyk w minecraftowym świecie, więc zachęcam Was do zgadywania. A jak nie wiecie co napisać, to możecie napisać właśnie Minecraft Style. Pamiętajcie, żeby dać mi znać, który pomnik jest Wasz ulubiony. Jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam Was do zostawienia jakiejś łapki czy coś. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i zapraszam Was na serwer Discord, do którego link macie w opisie. W opisie też znajdziecie link do playlisty z budowy tych wszystkich pomników, bo o każdym z nich opowiadam ciekawostki, więc warto rzucić okiem. A spoza działu autopromocji, to życzę Wam wesołych świąt, dużo radości i spokoju na serduchu i spełnienia marzeń. W Wigilię się oczywiście widzimy jak w każdą niedzielę o godzinie 12. I to tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko i papatki!
Thank you.